Nie wiem, czy nie złamałem jakiejś tajemnicy, ale chyba tak. No ale w tym programie, w tak uroczym towarzystwie... W końcu to mogę... do wyznania gwiazd, więc absolutnie. Dokładnie, dokładnie. <grytania> jako dziesięciolatek brał udział w pokazach mody na Jarmarku Dominikańskim. I do dzisiaj niezły z niego model. Artysta, muzyk, satyryk, felietonista. Krzysztof Skiba z zespołu Big Tsyc. Rozbrająco, bezczelny, dowcipny Niebanalny. Zapraszam. Koniec siła, Krzysztofie. Jestem za, jak najbardziej. <noise> Jestem ciekawa, czy nauczyłeś się już tego japońskiego, bo wiem, że kochasz Japonię. Teraz się tłumacz. Japonia jest y, y, czymś, co mnie na pewno fascynuje. Byłem tam y, w Tokio na takiej wycieczce i znam Japonię tylko jako turysta. Trzy rzeczy, za które kochasz Japonię. Przede wszystkim kuchnia, czyli sushi. Przede wszystkim teatr, który jest w ogóle niepowtarzalny, słynny teatr kabuki. No i sztuki walki oczywiście, czyli to, co Japonia dała światu, czyli na przykład karate, pusta ręka. Ty też walczysz muzyką, słowem. Od ponad 30 lat. No to jaki jest ten Krzysztof po 30 latach? Jaki jest ten big Słuchaj, ja jestem przede wszystkim szczuplejszy niż byłem. Co widać na załączonym obrazku? Podziwiamy. Bo, tak, 25 kg w dół, zdrowa dieta, zero alkoholu, zero słodyczy, taka krótka tajemnica. No i trochę sportu oczywiście. Tak sobie wymyśliłam po naszej rozmowie przed wywiadem: kto nie pije, ten stand-upuje. Co to na to? To Znaczy, ja rzeczywiście od jakiegoś czasu jestem zapraszany przez środowiska stand-uperskie. Najpierw to się zaczęło, że zaczęli mnie zapraszać na roasty. Ja do końca nie wiedziałem, co to jest ten roast. Myślałem, że to jest jakaś taka gala słynnego, znanego artysty. No to jest gala, ale to jest właściwie taki pogrzeb artysty na wesoło, bo ta, takie jest po prostu taka kopanina, że ledwo się tam obroniłem, ale obroniłem się dość dzielnie, bo było siedmiu komików kontra Skiba i byłem podobno pierwszym tak zwanym celebrytą czy artystą jakoś tam szerzej e, znanym, który sam sobie napisał teksty. Bo wyobraź sobie, że to komicy piszą tym znanym ludziom te dowcipy, które oni później tak ładnie przestawiają, i wszyscy ha, 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 skąd się wzięło, że on taki dowcipny, proszę bardzo, taka riposta, a to wszystko, proszę Państwa, jest napisane. Nie wiem, czy nie złamają jakiejś tajemnicy, ale chyba tak. No ale w tym programie, w tak uroczym towarzystwie... W końcu do to mogę... wyznania gwiazd, więc absolutnie. Dokładnie, dokładnie. No i oczywiście e, takim pretekstem, żebym ja zaczął jeździć ze swoim programem komediowym, był fakt, że ukazała się moja biografia, Skiba ciągle na wolności. Jestem ciekawa, czy tam też jest um, coś o Robin Hoodzie i o tym, jak w rajtuzach biegałeś jako dzieciach po podwórku, bo byłeś niejadkiem. Skąd ty znasz tą historię? O no, mój drogi, no trochę o tobie wiem, ale widzowie nie wiedzą, więc czasach, na przykład przedszkolnych, e, wydawałoby się dla niektórych to niemożliwe, ale byłem właśnie takim niejadkiem, dlatego, że najlepiej smakowało mi jedzenie mamusi i ja po prostu najzwyczajniej no, kombinowałem, żeby coś zrobić, żeby to nie zjeść tego, a bawić się mogły iść dopiero dzieciaki, które no, już były po obiedzie. W związku z tym ja no zupkę wlewałem do okolicznych filodendronów, natomiast e, różne tam jakieś kanapki, które te panie robiły, no to wciskałem w raituski, bo wtedy chodziło się e, hitem e, e, odzieżowym w tamtym czasie, a to były lata 70. Czasy mojego przedszkola, chodziło się w takich obcisłych rajtuskach, ala Robin Hood. Która rola, bo ty masz tych ról mnóstwo. Najbardziej tobie pasuje, która ci najbardziej jara, wiesz? Nie wiem, showman, felietonista. W tej e, chwili najbardziej stand właśnie stand-upy. Czyli bo, YouTube, bo, bo youtuberem przychodzi, stałeś. Przychodzi publiczność i, i jakby żywo reaguje. Nie ma nic lepszego, jak właśnie publiczność, która żywo reaguje na, 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 na twój występ. Aczkolwiek cały czas trzymam kciuki, żeby sytuacja na tyle się poprawiła, żebyśmy mogli z Big Cysem normalnie, regularnie e, koncertować. Tego tobie, Wam oczywiście mocno życzymy. A dlaczego? Bo macie ogromne serce do muzyki. Ha, ha, ha. To na dobrą hmm. kolację. Pozdrawiamy, heja, cześć i bądźcie czujni, bo już niedługo nowe piosenki Biksyca, a ja także szykuję swoją nową książkę z felietonami pod tytułem Polska bez gaci. Kochani, jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się u Waszych ulubionych artystów, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie dać czego? Łapki w górę.